poprzednim odcinku. Patrzcie, kawusia. No nie wiem, czy tu mam się rozglądać, jakiś kluczyk będzie leżał? Wow! Co to? Co to jest? Witajcie kochani w kolejnym odcinku, to znaczy już drugim odcinku gry Husk. Także rozwiązujemy zagadkę, o co w ogóle kaman w tym chorej atmosferze. Śmiesznie, że w ogóle mnie jeden koleś już zabił po prostu, ale gra się zdążyła zapisać. Ale działamy zatem dalej, wedle szczęścia. Jesteśmy w jakiejś pralni w ogóle, gdziekolwiek to jest. Tu ktoś grał w krzyżówkę. No dobra, w takim razie chyba nic tutaj konkretnego nie ma. Wychodzimy. W ogóle mam tą broń? Mam. Dokąd nas gra teraz poprowadzi? Aż się boję pomyśleć. Wow! No dobrze. Cokolwiek to było. Ktoś kto to rzucił tą lampą. Dobra, tu chyba weszli się do punktu wyjścia, bo tu byliśmy. Czy mi się zdaje? Chyba nie. Otwieraj! Jakieś klucze. Ciekawe, do czego się przydadzą. Fajnie, że gra pokazuje w ogóle... Dobra, to zaraz zobaczymy. Tylko wpierw... O, jakiś przełącznik pokazuje, nie wiem, światło włączy? Windę uruchomi. To już możemy iść dalej. Jeszcze ja tutaj się rozejrzę. No dobra, skoro można windą jechać. Lubimy wygodę, prawda? Okej. Tak, pewnie zgaśnie światło. No, pięknie. Nie! Co się dzieje? Mam nadzieję, że nie będzie tych potworów nagle. Chyba jednak nie ma. Uff. Tu zastawione meblami, nie ma ucieczki po schodach. L. Otwórz mnie. Dobra, będziemy mieli mechanizm, żeby otworzyć, to otworzymy. Tutaj chyba, to się uda na tym. Spoko, zaczynamy zatem. O, fajna sprawa. No, no. Pamiętacie, nie? Na pewno człowiek się mógł bawić tutaj kasetą. W taki sposób, ołówek się wkłada i bierzemy kliszę. Ale dobra. Co ja mam z tym zrobić? Chyba musimy przewinąć. Aha, już rozumiem. Aż się skończy po lewej stronie, to ciemne. Ta ciemna strona kliszy. Taśmy! No to działamy. No, to wszystko? Aha. Dobra, i co dalej? Hi, Caitlin. I'm leaving this hole. Thanks for helping me out yesterday. I'm so excited that I'm gonna be able to finally start over again. I'll call you as soon as I settle in Seattle. I'm leaving you the key to the apartment in the drawer with the label. I don't trust the doorman. I'll talk to you soon. Okej, to był jakiś koleś. Tu
telewizja. Goddamn dolls. No nie! Ło! Co jest? Chora lalka. Jeju. Lalki zawsze horrorze są najlepsze. Działają na wyobraźnię. Nic za mną nie ma na szczęście. Co my tutaj mamy w ogóle? No okej. Następne klucze. Ale do czego one będą służyć? Tutaj? Raczej chyba nie. To idziemy dalej w takim razie, drodzy. A i właśnie po to są kluczyki. Bardzo dobrze. Sztuka XVIII-wieczna. Uważaj, Meg. Portier to jakiś zboczeniec, nie ufaj mu. Wczoraj mnie zaczepia, Helen wspominała, widziała, jak oglądał jakieś pornosy w swojej kanciapie. Gość jest nienormalny. Zresztą mam wrażenie, że całe to cholerne miasto to jakieś narodowe centrum spotkań psycholii. Trzymaj się ciepło, pa. To jeszcze jest list napisany, kiedy tu chyba było normalnie. Oj, chyba ktoś po jakiejś ostrej imprezie. Widzę. Boże, co tu się działo? Zupełnie nie wiem. Ja cię. Idziemy dalej. Nie, po schodach. Czuję, że nie będzie dobrze. Chyba raczej nie tędy. Schodzimy. Okej. No oczywiście, światełka będą powoli wysiadać. Nie jest dobrze. No i zaś jesteśmy na zewnątrz. Okej. Nie! Znowu ten chory psychol. Może on pójdzie gdzieś? Kurde. To jest jakaś zarażona istota. Tylko nie wiem, czy będziemy mogli wejść tędy. Chyba tak. Kurde, ogląda się. Wow. Nie widzisz mnie. Dobra, spadamy stąd. Nie! 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 Kurde! Zabije mnie! Już zabił! Ajajaj. Dobrze, kochani, w takim razie ominąłem to cholerstwo, które mnie goniło. Wystarczy po prostu raz uderzyć łomem. No i cholera jedna po prostu przestaje działać. Następny. Znowu to samo. Dobra, spadamy. Nie ma po co tutaj w ogóle czekać. Kurde. Goni mnie? Raczej nie. Dobra, po jakimś rusztowaniu w ogóle się tutaj przemierzamy drogi. Będziemy coś budować, następna misja. Dobrze, że te zombie w ogóle nie goni nadal. Bo raz się uderzy, on tylko w ogóle patrzy, o co kaman, i stoi po prostu, a później zaczyna znowu gonić. Bo pomyślał przecież, o mnie uderzył. Patrzcie, to jest właśnie ten koleś. Za pierwszym razem, co go było widać wcześniej. I tu musiałem go ominąć po prostu. Dobra, nie ma co. Dalej mamy zadanie rozwikłać misję. Oho. Tu mamy łomik.
Dobra, jest. Piece of junk. Kawa złomu, tak jest. Tylko szkoda, że to nie działa tak bardzo dobrze na zombie, żeby go po prostu obezwładnić i padł na ziemię. Ja chcę pistolet. Dajcie mi pistolet. Zaraz, departament policji? Zobaczmy, co tam się dzieje. Czy gra mnie tam dopuści? Huh. Yeah, I know this place. Maybe a little too well. No to widzę, że nasz bohater chyba jest niegrzeczny, skoro na policji trafił. Dobra. Ale co, tutaj mamy iść czy nie? Bo tam się nie uda. Zobaczmy zatem. Może tutaj coś się dowiemy, czegoś. Okej. Of all the things that concern us, the most characteristic is the feeling of guilt. Every one of us has done some harm. Sometimes more, sometimes less. The kind of harm that leaves a mark, the kind that goes unseen. I'm not special in this case. I've done a lot of things I regret. To jest jakaś kwestia filozoficzna, wchodzi w szczegół. Dobra. Wow, coś tu mignęło, ale nie wiem co dokładnie. Zamknięte drzwi, czyli musimy jakąś kartę chyba zdobyć, bo widać tutaj jest jakiś czytnik. Gdziekolwiek to jest. Nie pozostaje nic innego, jak się rozejrzeć. Okej. Nie, tu nie przejdę tędy. Okej. Teraz tędy. Ktoś gra na jakieś fortepianie, na pianinie? Co to jest w ogóle? A, następne kluczyki. Chyba do zamkniętych drzwi. Tu jeszcze może coś znajdę? O! Taka muzyczka mi się coś kojarzy, bardziej efekt, że jesteśmy w windzie. I możemy po prostu tam... No, czekamy po prostu i ta muzyczka leci. Tutaj coś mamy, nie mamy nic. Okej. Uda się tędy wejść? Tu już byliśmy wcześniej. Tu jakiś potwór jest, coś mi się wydaje. O kurde. Robi się gorąco. To ten potwór. Chyba w sali przesłuchań jakiś jest. Na szczęście do niego nie dojdziemy na pewno. Chyba, że tam będzie jakaś znajdźka. Zobaczymy. Nie chcę, ale zobaczę. Nie, na szczęście nie trzeba tam wchodzić. Nic tam do znalezienia nie ma. Dobra. To co to, z drugiej strony? A nie, już myślałem, że z drugiej strony są drzwi po prostu pokoju. Co to? Okej. No, i kluczyki się przydały teraz. Jakaś legitymacja. No dobra, przyda się. Chyba to jest ten czytnik właśnie, co jest potrzebne. Tutaj jakaś karteczka jeszcze jest. Kurde! Będzie w centrum. Co to było? Ty, to jest ten potwór?
Nie, tylko mi nie mówcie, że on wyszedł stamtąd. Fuck! Fuck, where did it go? O kurde. On tu gdzieś jest. Niedobrze. Nie. Nie! Nie! On tutaj jest! Znowu jest! Kurde! Nie! Kurde, pokonał mnie tak bez problemu. Zapróbujemy raz jeszcze w takim razie uciec z tej mędzie. No to wtedy można. Dobra, goni nas. Myślę, że mi się uda, kurde. Run, bastard. Szybciej. Run if you wanna live. Chyba już nie goni. Nie ma go. O kurde. Nie. Nie. Fuck. Fuck. Any other bright ideas? Mało brakowało, drodzy. Może tu mi się uda wejść. Może tu coś jest potrzebnego. No, jakaś szatnia. Jest! Pięknie, oczekiwana. Tak jest, mamy broń. Przeładujmy. No i to mi się podoba. Dobra, jeszcze może coś tu potrzebnego znajdziemy. Zobaczmy zatem. Tutaj już. Dobra. Dobra, w tym miejscu już byliśmy. Aby strzelić z broni, dobra, wiem, że z lewym przyciskiem, jakbym nie wiedział. Dobra. Co? Dobra, spróbujmy. Jeju. Trzy naboje wystarczą na szczęście. Zaskoczył mnie w ostatniej chwili. Dobra, ale to nie było chyba to stworzenie, co wtedy, czy mi się wydaje. O kurde. Zobaczymy tutaj. Kluczyka potrzebujemy. Tam coś jeszcze jest. Dobra. No dobra, tutaj już się było, no spoko. Tu nic konkretnego nie ma tak naprawdę, no. No otwórz się! Gra pokazuje cały czas te same drzwi. Chyba, że tędy się przejdzie. Wow! Co to za szlam? Chyba tędy się nie uda. Nie, niestety. Próbujemy dalej. Wow. Co to za syczenie? To coś tutaj jest chyba jeszcze. Nie podoba mi się to. Chyba ktoś mi zakręcił kranu, no. Nie, tutaj nie można przejść w ogóle nigdzie. Co tu się w ogóle za akcja odbywa, no? Dobra, jesteśmy w głównym holu. Może tu będzie wyjście. Nie! Dobrze, drodzy, w takim razie wychodzimy z tego chorego miejsca i zmierzamy dalej. Gdziekolwiek droga nas poprowadzi. Jest naprawdę tutaj strasznie. A chwilowo miałem problem po prostu z wyjściem stąd, bo po prostu nie wiem, czy karty musiałem tu po prostu kartę jakoś dobrze namierzyć. Wyjść stąd. Zakładam, że tutaj nie będę mógł za bardzo wyjść.
ogóle się ściemnia coś. To chyba, że tam drugą stroną teraz, kurde. Mam tylko dwa naboje tak naprawdę, więc mamy słabe szanse na przeżycie. Tak prosto mówiąc, więc... W ogóle mnie przypolkował znak drogowy. Nie ma powrotu. And even though he was an old bastard, I think he was right. Fajnie to wygląda, że narracja nam... But what he didn't say is that at the end of that path lurks something unsettling, something dark, hidden in our minds. Oho. Tu znowu coś idzie. Ale za kratami. It slowly pushes us to the edge of ourselves and causes us to no longer actually be ourselves. Jak tu wyjść? But something different. Tędy nie wejdziemy, zakładam. O, to coś tam było przed chwilą. Tędy przejdę? Nie. Dobra, to zakładam, że tu jakaś będzie dziura w murze. Kto wie, tak naprawdę. Zobaczymy tutaj, co będzie. Jest wejście. Dobra. W ogóle to jest cmentarz jakiś. O, goddammit. Latarka działa? Nie. Oczywiście na niekorzyść. Jeżeli to coś teraz się tutaj ukaże, to będzie naprawdę w topa. Kurde, jest naprawdę mrok. Co my tutaj mamy? Ktoś pochował manekiny, no. No, naprawdę. Mogli się bardziej postarać, trupa pokazać czy coś. Szczerze, co ja mam tutaj robić na tym? Nie wiem. Wykopać jakieś zwłoki? Cokolwiek? Dobra. Tutaj zobaczymy, co jest. Może jakaś znajdźka. Ho, ho, ho. Fajnie wiedzieć. Może tu coś w środku będzie? Jakaś interakcja? Coś się dzieje. Co się dzieje? This is the church and this is the steeple. Open the door and see all the people. No nie. Here is the parson going upstairs and here are we. Co się dzieje? You still can't see us? Wake up already. No? Open your eyes, you fucking coward. Kurde. O matko. Dobra. Przejdę tędy. Dobra. No dobra, kochani. Idziemy dalej. Nie wiem, co to było w ogóle, to co naszą postać w ogóle zaatakowało. I don't know po prostu. Dobra, idziemy przed siebie. Jak fajnie to wygląda, taka fizyka, wiatr i drzewo się porusza, liście. Naprawdę fajnie to zrobione jest, mega. Dobra, tu jest coraz ciemniej w ogóle, ja nie wiem, o co kaman. Zakładam, że idziemy do przodu. Mewy? Wow! Wow! Nie! Co jest? Zginąłem? Kurde, co to za postać w ogóle? Co to jest w ogóle? Mogę się poruszyć w ogóle? Dobra, koleś, weź, udawaj, że nie żyje, żeby to coś nie podeszło tutaj. To chyba on był za tymi kratami po prostu. No okej, gra podpowiedziała, że już można wstać. Co to było w ogóle? Jestem naprawdę ciekaw. Nie wiem, podejdźmy tutaj. Jesteśmy nad morzem jakimś. Wow. Coś się tu rozpada, jakiś budynek. Co to za miejsce zupełnie, no. Naprawdę gra jest trochę tajemnicza na początku. Zobaczymy, co dalej. Także...
Dobra. Nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę zupełnie, no. Podpowiedzcie mi. Tutaj coś jest, jakaś znajdźka? Co to jest? Naboje. Zobaczmy. Pięknie! Następny nabój. No, podnieś to! Czyli w dobrą stronę idziemy. To jest wyjście jakieś? Zakładam, że tędy można iść. Dobra, 6 nabojów chyba. 9 znaczy mamy. O, tutaj jeszcze coś jest. Okej. Może papierosa zapalimy sobie w przerwie. Aha! Zobaczymy. Aha! Jej! Jaki mrok! I remember a long time ago, when I was a kid, I would wander around these caves with my friend Ron. Ron was always quiet and calm, but I swear, as soon as we got further inside, something would possess him. That strange mystic voice would awake inside of him. The call of nature. Oh, or, ta muzyka. I don't know. Coś pięknego. I have no idea what to call it. Anyway, he would get down there and run. Normally, to znowu zaś jakieś rysunki. Indianie tutaj panowali? Monsters lurking around. He would say how this nutty old woman who lived nearby, we called her Old Libby, thought she was a witch, would take the children she caught stealing apples from her garden to the caves. And of course, whoever entered the caves never came out again. Which was stupid, obviously, since we would go in and out all the time. Anyway, that was one of my favorite childhood memories. But this town destroys every good memory. One night, Ron disappeared, and no one ever saw him again. Just a few hours before that. Kochani, wybaczcie za te obcinki, ale coś. Czemu tego nie mogę wziąć? Nie wiem, co to jest, niemiecki hełm z II wojny światowej. A tu C mamy wyjście, okej. Wybaczcie w ogóle za te obcinki, ale po prostu coś nagłego mnie napotyka i telefony, także muszę przerywać co jakiś czas, wybaczcie. Dobra, ja w dobre miejsce teraz idę, bo już rachubę tutaj straciłem. Nie! Znowu już spadnę? C, dobra. Czy ja się dobrze kieruję? Ale tu jest za ciemno, trzeba świecić. Dobra, wskazówka, że C, że możemy iść tędy. Tu zaś woda znowu. Na razie jest cisza, w ogóle tutaj nikogo nie ma. Albo jestem taki straszny, każdy się mnie boi, no. Tak to wytłumaczyć. Dobra, żeby tu nie było jakiejś hordy trupów, bo naprawdę widzę to źle. Co to jest w ogóle? Jezu. Jakiś trup. Nie mogę tam wejść zupełnie. Patenty trzeba. Tu przechodziłem. Ale tu coś też nie można wejść. Okej. Zobaczmy tutaj. Ten dźwięk mi się nie podobał. W ogóle tutaj się da przyjść tędy? Nie, tędy wchodziłem w ogóle, no. Tam były jeszcze jakieś przejścia, ale nie jestem pewien.
Nie! Spadaj! Wow. Niedobrze. Jednak nie jesteśmy sami. Dobra, przejdę tak. Pod kłódzkiem. Dobra, tu mamy B i C. To idziemy tędy. Kurde. Ale akcja. Tu C, tu B. W C już byliśmy chyba. Ale tylko kurde, 5 naboi. To naprawdę nie jest prosto. B, A. Kurde, czy ja dobrze idę? Nie mam pojęcia zupełnie. Mam nadzieję, że się nie cofam. No, not him. Dobra, tam coś było. Czy to jest ten koleś z cmentarza? Wtedy nie wejdę, kurde. Czy to światło nie przeszkodzi mi, że on mnie zobaczy? Tutaj coś jest. No razy, także przemierzamy dalej jaskinię. Nieskończoności wręcz, bo nie można tutaj chyba z tego wyjść. W ogóle ciekawe, dokąd nas gra prowadzi. Nie wiem, czy ja tutaj byłem, czy mi się wydaje, bo rosnę. Naprawdę nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że teraz nie zaskoczy coś tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że ja się nie cofam, bo naprawdę mam takie wrażenie. Punkt C. Tu jest B nadal. Dobra, to idziemy tędy. Dobra. Kochani, ja myślę, że na tym, w tym miejscu zakończymy odcinek. Jest punkt zapisu, czekałem na niego specjalnie. Tak fajnie, wiem, że zapisane. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Także nie zapomnijcie o łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej. Także zobaczymy, co następny odcinek pokaże, co mrocznego. Czy sytuacja tutaj się rozwikła i będziemy wiedzieć, o co kaman. Także dla Was, Bibi Crusher, trzymajcie się i hej!